Na początku filmu widzimy klasztor, w którym znajduje się szkoła dla dziewcząt. Do klasztoru przybywa dziewczyna, która chce poświęcić swoje życie drodze Bożej. Spotyka ją przeorysza klasztoru i zaczyna jej wszystko wyjaśniać. Następnie zabiera ją do swojego pokoju i ostrzega przed zasadami panującymi w tym miejscu. Kobieta pokazuje również Narcisowi wycinek z gazety o świętej dziewczynie. Od dawna czekali na przybycie tej dziewczyny, ponieważ według informacji, które otrzymali, jest to klasztor, w którym złoży śluby Bogu. Opatka wychodzi, by zająć się swoimi sprawami, a dziewczyna zaczyna układać swoje rzeczy. Nagle zauważa szufladę na górze i otwierając ją, znajduje list zaadresowany do Ines, nożyczki i zdjęcie Seikei w chwili jej śmierci. Chciała przeczytać list dalej, ale rozproszył ją jakiś dźwięk. Rozglądając się, dziewczyna widzi, że stół upadł na podłogę. Następnego dnia razem modlą się do Boga, a następnie dziewczyna zaczyna rozmawiać z Ojcem Świętym o problemach, które nurtują ją od kilku dni. Kiedy ukazała się jej święta dziewica, pojawiły się w niej specjalne moce i zaczęli do niej przychodzić ludzie z całego świata. Ale z czasem straciła swoje specjalne moce, ponieważ święta dziewica przestała się jej ukazywać. Ale ludzie wciąż do niej przychodzili, co zwiększało jej obciążenie psychiczne. Postanowiła przybyć tutaj, aby znaleźć spokój ducha, ale wciąż dręczą ją różne myśli. Chce, aby Najświętsza Dziewica ukazała się jej ponownie. Ojciec Święty zapewnia ją, że jej zmartwienia są tymczasowe i że w niedalekiej przyszłości otrzyma to, czego pragnie. Nadszedł czas na pierwszą lekcję. Kiedy pisze swoje imię na tablicy, z jakiegoś powodu wszystkie uczennice w klasie zaczynają szeptać, co jej się nie podoba. Wtedy matka przełożona zaczyna pokazywać jej zdjęcia zakonnic, które tu służyły. Ku swojemu zaskoczeniu zauważa, że wśród zdjęć nie ma zdjęcia zakonnicy Sakoru i zdaje sobie sprawę, że jest tu coś podejrzanego. Natychmiast wraca do swojego pokoju, ponownie podnosi pudełko i w momencie, gdy ponownie woła imię Sakoru, stół ponownie się przewraca. Słyszy dźwięk dochodzący zza drzwi, a potem zagląda przez szparę i widzi, że przed drzwiami jest jakaś piłka. Kula zaczyna się toczyć, jakby wskazywała kierunek. Podążając za kulą, schodzi do piwnicy, gdzie ku swojemu zszokowaniu znajduje dłoń. Natychmiast mówi o tym opatce. W nocy śni jej się zakonnica bez oczu. Rano do jej pokoju przychodzi dziewczyna, by uporządkować rzeczy. Przed północą kończą pracę. Nagle jedna z dziewcząt słyszy głos wzywający pomocy i udaje się tam. Jest zaskoczona, gdy widzi, że głos dochodzi z łazienki, a na dnie wanny znajdują się czyjeś włosy. Natychmiast zgłaszają incydent siostrze Sagari. Nagle jeden z uczniów zaczyna krzyczeć, trzymając w dłoniach obcięte włosy. Sagari obwinia jednego z uczniów za incydent. Narcisse wraca do swojego pokoju i bije się pejczem po plecach. Chce w ten sposób skontaktować się ze świętą dziewicą. Wydaje jej się, że ktoś pojawił się w pokoju. Ponownie otwiera szufladę i odkrywa, że zniknęły z niej nożyczki. Później widzi nożyczki w dłoni siostry Sagari, które najwyraźniej zostały zabrane przez jedną z uczennic sprzątających jej pokój. Zdając sobie sprawę, że Rosa jest nawiedzana przez jakąś tajemniczą siłę, następnego dnia schodzi do piwnicy, gdzie zamknęła ją za karę. Prosi dziewczynę, by opowiedziała jej o tym, co widzi i o innych nieznanych jej informacjach. Rosa mówi, że wydaje jej się, że nieznana tajemnicza siła jest obecna w tej szkole, a nawet odejście siostry Ines z klasztoru może być związane z tym duchem. Niedawno widziała swoje imię na ścianie, co według nich jest znakiem klątwy nałożonej na tę osobę. Rosa nie wie, w co wierzyć. Następnego dnia podczas zajęć Rosa widzi coś na tablicy i w popłochu wybiega z klasy. Kiedy się odwraca, widzi imię Rosy na tablicy, co ją zaskakuje, ponieważ nie napisała swojego imienia. Natychmiast idzie do pokoju Rosy i próbuje ją pocieszyć, mówiąc, że będzie ją chronić. Chce też zobaczyć ducha, zdając sobie sprawę, że to, czego szuka, może być z nim związane. Wracają do jej pokoju i malują na ścianie. Narcisse wyczuwa pojawienie się ducha, ale zanim się zorientuje, Rosa znika. Natychmiast zaczyna szukać dziewczyny i wołać ją, ale nigdzie jej nie widać. Słyszy głos z pokoju i idzie tam, zabierając ze sobą swoją uczennicę. Ale drzwi się zamykają i Narcisse znajduje się w pułapce. Pojawia się wiele rąk, które próbują ją udusić. Próbując się uwolnić, Narcisse widzi dyndającą przed nią Rose.
Nie mogąc tego znieść, krzyczy, a wszyscy są świadkami tej strasznej sceny. Stało się to dla niej poważnym ciosem psychicznym i postanawia opuścić to miejsce. Ale jakaś siła nie zamierza jej tak po prostu puścić. Nagle jej nogi zawodzą, siada i spogląda w niebo. Na niebie pojawia się dziwny widok i zaczyna ujawniać jej straszną tajemnicę, która była tu ukryta przez dziesięciolecia. Podczas wojny klasztor został przejęty przez wojsko, a kobiety były brutalnie wykorzystywane. Siostra Sakoro zachodzi w ciążę z jedną z nich i rodzi córkę. Postanawiają wychować córkę tutaj, ale kiedy kończy 7 lat, poważnie choruje. Nie chcąc stracić córki, Sakoro proponuje, że zabierze ją do rządowego szpitala, ale innym kobietom się to nie podoba. Zabraniają jej tam iść i zamykają ją w swoim pokoju. Następnie postanawiają umieścić dziewczynę w zimnej kąpieli, aby obniżyć jej gorączkę. Kobieta przypadkowo uderza głową dziewczynki o metal i ta umiera. Nie mogąc pogodzić się ze śmiercią córki, matka popełnia samobójstwo, a jej duch od tamtej pory błąka się po okolicy, nie mogąc zaznać spokoju. Zakonnice ukrywały prawdę przez cały ten czas, aby zachować twarz. Kiedy Nasisa dowiaduje się prawdy, duch Sakoro pojawia się i zaczyna mścić się na kobietach, które zrujnowały jej życie, jedna po drugiej. Następnie wyciąga córkę z wanny i razem wyruszają w wielki świat. W tym miejscu film się kończy. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich filmów, nie zapomnij zasubskrybować i polubić kanału. Do zobaczenia wkrótce.